Witamy w strefie wolnego słowa. Dzień dobry Państwu, to jest podcast Berlińskie Espresso. Witają Państwa Olga Doleśniak-Harczuk i Antoni Opaliński. Przeglądamy niemiecką prasę, pijemy kawę i opowiadamy, co w tej niemieckiej prasie znajdujemy. A dziś oczywiście zajmiemy się tym wszystkim, co się właśnie dzieje. Rezolucje, instrukcje, dyspozycje, deklaracje i jak tu się w tym wszystkim odnaleźć, zwłaszcza, że jeszcze szczyt się nie skończył, a już wszyscy ogłaszają, że wygrali. Jak wszyscy wygrali, to jakby nikt nie wygrał, prawda? Znaczy, no chyba tak, ale może nie bądźmy aż tak drastyczni tutaj w ocenach. To może zacznijmy od tego, kto wygrał od początku. Kto wygrał? No bardzo dobre pytanie, bo wszyscy mówią, że wygrali. No dobrze, to zacznijmy od Niemców na przykład. Czy Niemcy wygrali? No Niemcy jakby mówią, tak pana że... ktoś zapytał na ulicy, czy Niemcy wygrali. A to jest pytanie, czego Niemcy chcieli. I czego Niemcy chcieli, i czego nie chcieli, a co dostali. Czego chcieli najbardziej? Czy najbardziej chcieli, żeby, jak powiedziała swoim barwnym, jakże zakorzenionym w niemieckiej tradycji językiem pani Barley, zagłodzić Węgrów i przy okazji też Polaków, o których pani Barley wtedy nie wspomniała, dla porządku. Ale może pomyślała, a nawet jak nie pomyślała, to mogła pomyśleć. Więc czy chcieli zagłodzić za pomocą mechanizmu praworządności, czy chcieli przeprowadzić coś innego, na przykład ten, jak to mówią wszyscy, którzy stali się od jakiegoś czasu specjalistami od historii Stanów Zjednoczonych, moment hamiltonowski, tak? Czyli stworzenie mechanizmu, który wzmacnia tendencje federacyjne i ogólnopaństwowe w Unii Europejskiej. Czyli krótko mówiąc, fundusz odbudowy, który... My dzisiaj z niego skorzystamy, a nasze dzieci będą go sobie później spłacać. Na czym Niemcom bardziej zależało? To jest pytanie. Tak, to jest pytanie, czy ta cała na przykład afera o praworządność przypadkiem nie była jakimś takim instrumentem, który pozwolił na przepchnięcie trochę ciekawszych i ważniejszych rozwiązań, które, tak jak pan redaktor słusznie wspomniał, doprowadzą między innymi do tego, że przyszłe pokolenia będą spłacały pewne pożyczki z korona kryzysu. Więc jeżeli mówimy o sukcesie, ja tutaj jestem dosyć sceptyczna. Sukcesem jest to, że udało się, tutaj patrząc z perspektywy Polski i Węgier, pewne sprawy odwlec w czasie, że na przykład jeżeli państwa starej Europy będą chciały nas ścigać, atakować za powiedzmy naruszanie tak zwanej praworządności, no to wtedy musi tutaj wkroczyć do akcji jeszcze Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Komisja Europejska może sobie chcieć coś tam na przykład pozałatwiać, ale musi jednak brać pod uwagę wyrok Trybunału, a Trybunał nie działa, jak wiadomo, bardzo szybko, więc mówi się tutaj na przykład o tym, że ten mechanizm może wejść w życie może w 2022 roku, może w 2023 roku, może nigdy, choć znając kreatywność brukselskich urzędników i polityków, którzy jednak kształtują politykę unijną, to można przyjąć, że prędzej czy później ta kwestia praworządności do nas wróci w takiej czy innej postaci. Kawa się kończy, a my jeszcze nie sięgnęliśmy do niemieckich gazet. Co piszą na ten temat Niemcy? Jest bardzo ciekawy artykuł pana Jana Pula w Spiegelu. Artykuł, który nosi tytuł Kompromis z Polską i z Węgrami. Europa z Ossis, czyli europejscy Ossis. W Niemczech Ossis mówi się na mieszkańców byłego NRD. Czyli to są ci ludzie ze wschodu, trochę nieokrzesani. To są ci wiecznie niezadowoleni. Społeczeństwo malkontentów. Takie gorsze Niemcy. No tak, czyli Ossis, jeżeli my jesteśmy tacy Ossis Europy, to jesteśmy ci trochę gorsi, ci, których trzeba pilnować, ci, którym trzeba nawet dać trochę pieniędzy, no bo muszą za co mieć się dostosować, więc... Jakąś infrastrukturę muszą... Fundusze europejskie nie są problemem, tak. I autostrady nawet się im tam pomoże zbudować, jak sobie sami nie zbudują, ale z drugiej strony, no tak do końca za pełnoprawnych Europejczyków się ich nie uznaje. Pan Jan Pul jest człowiekiem genialnym w swej prostocie.
Tak, to jest naprawdę pouczający artykuł, ponieważ na łamach prasy niemieckiej od momentu ogłoszenia konkluzji, które Polsce i Węgrom udało się przeforsować na tym szczycie, pojawiło się kilka komentarzy, ale żaden z tych komentarzy nie dorównuje temu artykułowi pana Jana Pula, ponieważ to jest artykuł naprawdę krótki, to jest zwięzły komunikat, w którym zostały zawarte najważniejsze jakby takie postulaty Niemiec, ale też najważniejsze bardzo ciekawie ujęte zdania dotyczące w sumie tego, jak my jesteśmy jako Polacy, już nie mówię o Węgrach, teraz mówię o Polsce, postrzegani przez również dziennikarzy, elity niemieckie. Bo tutaj na przykład jest mowa o tym, że na przykład Węgry w sprawie tej walki o to, by mechanizm praworządności nie zaszkodził państwu węgierskiemu tutaj w niczym, że tam walczyliśmy o to samo również my, tylko z innych pobudek trochę mam wrażenie, że Węgry czują się nadal jakby były wasalem Układu Warszawskiego. Tutaj pada takie sformułowanie. A nie jak państwo, które walczy o porozumienie w takiej wspólnocie, gdzie teoretycznie wszyscy są równi, bo jak widać nie są równi, jeżeli już w tytule pojawia się OSIS. A jak jest ocenione to porozumienie? Bo tutaj mamy taką ciekawą polemikę właśnie dlatego, że wszyscy twierdzą, że wygrali, ale też niektórzy twierdzą, że inni przegrali. Więc jak ocenia się efekty niemieckiej prezydencji w świetle tego szczytu? O niemieckiej prezydencji się nie mówi. Mówi się o Merkel. Bardzo dużo się mówi o Angeli Merkel, że to ona była architektem porozumienia. Deutsche Welle o tym pisze między innymi, że to dzięki zdolnościom mediacyjnym pani kanclerz udało się wypracować to porozumienie z Polakami i z Węgrami. Ta prezydencja gdzieś tam znika. Ona znika w cieniu Angeli Merkel. I wydaje mi się, że to jest działanie jakieś takie celowe. Bo nawet przy takim założeniu, że to jest sukces negocjacyjny kanclerz Niemiec i powiedzmy zwieńczenie jej 15-letniej pracy jako lidera niemieckiej polityki, nie tylko, to trudno jakoś tak jednak przeforsować opinię, że tutaj prezydencja niemiecka wykazała się jakąś szczególną roztropnością, że to jest jakiś niesamowity sukces. Oczywiście nie jest to czarny poniedziałek, czyli coś, co spotkało Holendrów w 1991 roku, ale nie wiem, nie widzę tutaj absolutnie powodu do jakiejś euforii. Ta prezydencja zresztą miała bardzo, bardzo duże ambicje. Tam, jak spojrzymy na przykład w program prezydencji niemieckiej, to praworządność jest i była od początku, ale jest jednym z punktów. A tak jak się spojrzy na to, co ta prezydencja osiągnęła, to w sumie no niewiele. Można więc powiedzieć, że ten polski sprzeciw jakby zmusił tą prezydencję niemiecką do ograniczenia pewnego rozmachu. No ale z drugiej strony pytanie właśnie, na czym Niemcom najbardziej zależało. Deutsche Welle na portalu swoim pisze, musieli się pogodzić, chodzi o Morawieckiego i Orbana, z czerwoną linią Parlamentu Europejskiego oraz innych krajów Unii, które kategorycznie odrzucają możliwość zmian w projekcie rozporządzenia pieniądze za praworządność. Innymi słowy, tutaj jest taka interpretacja, że to nie jest zwycięstwo krajów naszej części Europy. No ten przekaz niemiecki jest taki, że to raczej Węgry i Polska zostały zmuszone do pewnego kompromisu, więc wyłania się taki jakiś diaboliczny plan, że Angela Merkel jest tutaj architektem porozumienia, które tak naprawdę na dłuższą metę ma zaszkodzić tym państwom. Nie wiem, jak to odczytywać do końca, nie chciałabym się też zapędzić za bardzo w jakichś proroctwach nieuprawnionych, ale na pewno mówiąc tutaj o wynikach tego szczytu, strona niemiecka, media niemieckie mają taką ideę, że udało się okiełznać takie troszeczkę dzikie ludy, które nie do końca odnajdują się na tych salonach europejskich, być może zostały na nie wpuszczone przedwcześnie, ale jakoś trzeba z nimi
dojść do ładu. Co ciekawe, w tym artykule wspomnianym pana Jana Pula, tam pojawia się też taka powiedzmy iskierka autorefleksji, w momencie, kiedy autor przypomina, że Niemcy w sposób szczególny korzystają na rozszerzeniu Unii Europejskiej na wschód. Więc na pewno dobrze, że chociaż to wybrzmiało gdzieś właśnie w prasie niemieckiej. No, jedno jest pewne, przynajmniej jeśli chodzi o Polskę. Niemcy tutaj, zdaje się, nie mamy specjalnych wątpliwości co do kwalifikacji politycznych tych ludzi, w których przez wiele, wiele lat inwestowano. Opozycja na Węgrzech jest niewidoczna, a w Polsce słaba, po prostu słaba. Ta konkluzja niemieckiego publicysty. Niemcy rzadko kiedy, jak bardzo się nie postarają, piszą o Polsce dokładnie, ale to jest taka uwaga rzeczywiście chyba świadcząca o tym, że nie ma tutaj złudzeń co do hołubionej przez wiele lat Platformy Obywatelskiej i okolicy. Tak, ja bym powiedziała, że nawet to jest pewien zwrot, bo trzeba zauważyć, że nawet kiedy ta opozycja właśnie w Polsce szczególnie, bo nie śledziłam tego, jak media niemieckie odnoszą się do opozycji węgierskiej, ale te kwestie polskie jednak zawsze zwracają moją uwagę, kiedy Niemcy o tym piszą, to jednak zawsze znalazł się dziennikarz albo znalazło się medium, które potrafiło wytłumaczyć opozycję w Polsce z najgorszych jakichś takich nierozsądnych, powiedzmy, posunięć. I wiele razy, czy na przykład pan Trzaskowski, czy członkowie w ogóle Platformy Obywatelskiej byli opisywani w niemieckich mediach jako ta światła, liberalna opozycja, która jest nadzieją Polski na to, żeby właśnie wyjść z jakiegoś rodzaju, nie wiem, przaśności. Natomiast tutaj faktycznie pojawia się taka konkluzja, że ta polska opozycja jest słaba, co jest jednak pewną taką nowością, jeżeli chodzi o podejście mediów w Niemczech do opozycji w Polsce. No ale równocześnie chyba gdyby można było jakąś średnią wyliczyć, trudno wyliczać średnią z tekstów, ale gdyby można jakoś tutaj uogólnić opinię niemieckich mediów na temat tego szczytu, to przeważa jednak takie zdanie, że to jest sukces niemieckiej prezydencji i że Polska i Węgry musiały się pogodzić z tym, że ten mechanizm po prostu istnieje i już nie da się go zablokować. Znaczy tak, zdecydowanie. Chociaż ja bym jednak tutaj obstawała przy tym, że to jest przede wszystkim sukces Angeli Merkel. Niemiecka prezydencja naprawdę w tym wszystkim ginie. Zresztą ona od początku nie była traktowana w Niemczech w sposób jakiś taki szczególny. Ja nie spotkałam się z być może zbyt, nie wiem, niedokładnie czytam, ale jednak staram się zwracać uwagę na te wątki, również dotyczące tego, jak Niemcy komentują swoje wewnętrzne sprawy, dotyczące również spraw unijnych, zazębiające się z nimi. I nie przypominam sobie artykułu, który, nie wiem, na przykład by tłumaczył szczegółowo, na czym ma polegać program niemieckiej prezydencji, czego Niemcy chcą, na czym im zależy. Więc to jest cały czas jednak dzieło Angeli Merkel. To nie jest praca zespołowa. No właśnie, czyli... To jest teatr jednej pani polityk, która nadal w Niemczech jest symbolem takiej matki z jednej strony, mówi się na nią przecież Mutti, ale ta Mutti potrafi jednak jakąś taką żelazną ręką prowadzić państwo. Jest tutaj sporo sprzeczności w tym wszystkim. Myślę, że kiedyś ktoś się tym zajmie, może tak bardziej pod kątem psychologicznym. No właśnie, i może tą reakcją na tą wszechwładzę jednej starszej pani jest to, o czym pisze Der Spiegel. Der Spiegel zresztą pisze o tym w tonie potępiająco ironicznym. Untermännern, to jak to będzie wśród mężczyzn, między mężczyznami, poniżej mężczyzn? Nie no, raczej pomiędzy, że ona jest... No, bo trochę to jest coś takiego, że politycznie jednak poniżej, dlatego że artykuł jest o tym, że po erze Merkel, po końcu ery Merkel, który nadchodzi w sposób nieubłagany, walka o władzę w CDU odbywa się między panami. Panie tak, są tylko gdzieś tam nachzejen.
owszem, pomiędzy panami, ale ja bym powiedziała, że ten czas kobiet w CDU, on jakby dobiegł końca. Znaczy ja tam nie widzę kobiet, które byłyby w stanie na przykład zastąpić Angelę Merkel. Angela Merkel próbowała to uczynić z pomocą Annegret Kramp-Karrenbauer, która swojego czasu była również nazywana mini Merkel. Mniejsza z tym, czy to było uzasadnione, ale na pewno była jakaś taka nadzieja w CDU, że być może kobiety również zaczną się bardziej angażować i że zaczną być widoczne. Jest pani Julia Klückner, która dosyć mocno swojego czasu też jakby była szykowana na następczynię Merkel, miałam wrażenie. To jest dużo młodsza pani od Angeli Merkel, która dosyć również mocno angażuje się w partyjne jakieś tam sprawy wyższego szczebla. Ona też przemawia na zjazdach partyjnych, jest dosyć aktywną kobietą, ale nagle Julii Klückner nie ma. I faktycznie po Angeli Merkel i po Annegret Kramp-Karrenbauer długo, długo, długo nic. Sami panowie, mamy Armina Laschet'a, Friedricha Merza i Norberta Rüttgena. Gdzieś tam jest jeszcze Jens Spahn, który nadal nie może się zdecydować z tego, co widzimy, czy będzie kandydował, czy nie będzie kandydował, bo on swojego czasu stwierdził, że jednak bardziej by mu pasowało stanowisko zastępcy Armina Laschet'a niż szefa CDU. Zresztą trudno się dziwić, jako minister zdrowia miał sporo pracy. Ale faktycznie, to są sami panowie. I jeżeli pojawiają się kobiety i pojawia się postulat na przykład parytetów albo tego, żeby kobiety się mocniej zaangażowały w pracę partii, to za chwilę się okazuje, że w sumie to tych chętnych nie ma aż tak wiele. No, ale może lepiej, jak po silnej kobiecie nastąpi jakiś silny mężczyzna, ile to będzie oczywiście silny mężczyzna. Tak pan myśli. No tak myślę, bo patrzę tutaj na kolejny wywiad. Po Angeli Merkel. Nawet po Angeli Merkel, tak. Patrzę tutaj na kolejny polityczny wywiad w Szpiglu i tu jest wywiad z tą parą, która stoi na czele SPD, pan... Właśnie nigdy nawet nie pamiętam, jak się... Tak, pani redaktor na pewno pamięta, ale podejrzewam, że jest pani wśród, nie wiem, trzech osób w Polsce, może jeszcze w Instytucie Zachodnim w Poznaniu są ludzie, którzy pamiętają, jak ci państwo się nazywają. Nie jestem pewien, czy korespondenci polskich mediów w Niemczech, jakby takich zapytać w środku nocy, jak się nazywa w tej chwili zbiorowe, swoją mądrością, parytetowe szefostwo najstarszej niemieckiej partii politycznej, czyli SPD, tandem. Tak? To jest pan Norbert Walter Borjans i pani Saskia Esken. Mhm. Ci dziennikarze jednak są nieeleganccy, bo kobiecie wiek wypominają. No pan ma lat 68, pani jest trochę młodsza, ma lat 59, ale nie wiem, czy koniecznie musieli to pisać. W każdym razie na zdjęciu państwo oboje wyglądają jak taka para emerytowanych aptekarzy z małego miasteczka, którzy tutaj zastanawiają się, czy pojechać na urlop gdzieś za granicę, czy jednak oszczędnie pozostać w kraju. Zero charyzmy, zero czegokolwiek ciekawego do powiedzenia, no ale mają kandydata ciekawego na kanclerza, pana Olafa Scholza. Ten w razie czego będzie miał coś do powiedzenia. Tak, ale to jest akurat przezabawne, jeżeli chodzi o socjaldemokratów, bo najpierw wybrali sobie w sumie na siłę właśnie tandem, który jest absolutnie bez wyrazu, tandem, który jest zdecydowanie bardziej czerwony niż różowy, patrząc kategoriami tych barw partyjnych i bliżej pani Saski Esken i panowi Norbertowi, Walterowi Borjansowi do Linke niż do SPD. I nagle się okazuje, że państwo wystawiają w wyścigu do kanclerzamtu Olafa Scholza, który z kolei uchodzi za takiego konserwatystę, socjaldemokratę. Technokratę wyjętego z ery Schrödera. Jak najbardziej. Zresztą to jest człowiek, który świetnie sobie radzi w gabinecie Angeli Merkel, zarządza finansami. Ostatnio miał trochę trudniejszy czas, ponieważ musiał tutaj, powiem brzydko, przepchnąć ten niemiecki budżet i troszeczkę modernizacji wprowadził, ale Olaf Scholz to jest człowiek z zupełnie innej bajki. On nie ma nic wspólnego z panią Esken, z panem Borjansem i to jest niesamowite, że jemu w sumie
odcięto drogę do kierowania SPD, bo jak był przecież plebiscyt i państwo startowali w parach, bo tam był kobieta, mężczyzna, trzy pary startowały w tym plebiscycie, no to Olaf Scholz, no cóż, niestety odpadł. I wtedy nie był dobry, a teraz jest wystarczająco dobry, żeby wystawić go na przyszłego kanclerza, powiedzmy, z SPD. Tu jeszcze jeden artykuł widzę, tak na zakończenie, albo prawie zakończenie, to tylko zasygnalizujmy, bo w przyszłym tygodniu jest głosowanie kolegium elektorskiego, przynajmniej powinno być w Stanach Zjednoczonych, które powinno zakończyć procedurę wyborczą w USA. Oczywiście tu nie mówię o ewentualnych procesach, ale samą procedurę wyborczą kończy głosowanie elektorów, a tu widzę właśnie artykuł o tym, że Biden potrzebuje Europejczyków i przede wszystkim potrzebuje Niemców. Tutaj takie ładne zdjęcie, jak Joe Biden, już łysy, ale oczywiście nieco młodszy, rozmawia również z nieco młodszą Angelą Merkel. To było zapewne kilka lat temu, kiedy Joe Biden był wiceprezydentem w administracji Baracka Obamy. No i właśnie tu jest o tych nadziejach, jakie oni wiążą z tym nowym prezydentem i boją się, że jednak nie do końca może być łatwo, bo są pewne konflikty niemiecko-amerykańskie, to bardzo tak jest ładnie ujęte. No rzeczywiście są pewne konflikty, jak oni liczą, że potrafią sobie z tymi konfliktami na piękne oczy odchodzącej Angeli Merkel poradzić, to myślę, że się mogą rozczarować, ale oczywiście Biden będzie dla nich sympatyczniejszy niż Trump. Ale każdy to jest w ogóle bardzo ładne zdjęcie Angeli Merkel. No proszę przyznać, że ona tutaj wygląda tak pogodnie. Ta pogodna ciocia. Tak, inaczej trochę niż na tych wszystkich szczytach, gdzie musi być taka ostra. No ale na tych wszystkich szczytach w ostatnich latach nie dość, że musi poradzić sobie z Polakami i Węgrami, to jeszcze co gorsza musi sobie poradzić z Emmanuelem Macronem, a to zdaje się dla niej emocjonalny problem. No być może, ale tych emocjonalnych problemów chyba jest więcej. Ja na przykład tutaj obserwuję emocjonalne problemy niektórych czytelników tygodnika Der Spiegel. Zawędrowałam, a raczej zagubiłam się w komentarzach pod koniec tego, znaczy każdego numeru Spiegla są komentarze czytelników, listy do redakcji. I tutaj na przykład odnoszą się państwo, jest pan Hans z Chemnitz. Czyli dawny Karl Marx Stadt. Tak, tak. I kulturalna stolica Europy. I pan Hans pisze na przykład, że Unia Europejska bardzo się stara, by Polska i Węgry przestrzegały praworządności, ale te wszystkie wysiłki, one po prostu, no niestety, ale spełzły na niczym i są odrzucane przez oba te państwa, więc może Polska i Węgry powinny jednak wystąpić ze wspólnoty europejskiej, ponieważ w przeciwieństwie do wystąpienia Wielkiej Brytanii to by przyniosło Unii Europejskiej więcej pożytku niż szkody. Tak pisze pan Hans Schubert. Panie Hansie, a gdzie przeniesiecie wasze fabryki samochodów, jak Węgry wyrzucicie z Unii Europejskiej? Nigdzie nie macie w Europie takich dobrych warunków jak u Orbana. Ale pan nie koncentruje się tutaj na gospodarce, tylko właśnie na emocjach i na tym, czego by sobie życzył. I jeszcze jeden tutaj... Na przykład sobie życzył, żeby mógł kupić w innej drogerii niż w tej o niemieckiej nazwie, która jest na każdym rogu każdego polskiego miasta. To proszę sobie założyć własną drogerię. Spróbuj. Dobrze? To jest pomysł na życie. Proszę bardzo, obrona Rossmana w podcaście. I jeszcze jedna sprawa, jeden komentarz. Tutaj z kolei pan Gernot też pisze, że właśnie praworządność to jest coś, co jest absolutnie konieczne w Unii Europejskiej. No i że populiści z Polski i z Węgier nie należą do tej Unii Europejskiej, jeżeli uważają, że tej praworządności należy przestrzegać. Ale ja bym tutaj zauważyła, że te komentarze, one w sumie są zawsze bardzo, bardzo podobnej treści. One są pisane jakby, znaczy bez znajomości, bez zapoznania się z istotą sprawy. Znaczy nie oczekuję, że każdy będzie się interesował w Niemczech Polską, bo niestety doświadczenie nauczyło mnie, że w sumie mało osób się tą Polską interesuje tak na poważnie. Są dziennikarze, są korespondenci, ludzie, którzy piszą. Nie zawsze piszą do końca to, co widzą, ale to być może to, czego się od nich oczekuje. Ale na pewno jest to trochę przykre,
że jesteśmy sąsiadami i że to postrzeganie Polski, w tym, tutaj w tym kontekście akurat konkretnym Polski, Węgier jest tak jednowymiarowe i tak w sumie zawężone do pewnego słowa to są wytrychu. Tylko listy do redakcji. A teraz, to jeszcze mainstreamowego teraz ja ujawniłam pisma. Moje emocje, przepraszam. No tak właśnie, jakbyśmy spojrzeli gdzieś tam w internet na różne fora, pamiętam, gdzieś był kiedyś taki artykuł strasznie krytykujący polskiego ministra sprawiedliwości i jak tak spojrzałem sobie na komentarze tak zwanych zwykłych Niemców, chyba nikt tych komentarzy nie moderował, żaden porządny moderator, bo on tam były komentarze typu Polacy, to było, chodziło chyba o kwestie między innymi migracyjne, ale też właśnie sądownictwa i tam strasznie dużo obywateli niemieckich wypowiadało się źle o niemieckim sądownictwie i o tym, żeby zająć się Niemcami, a nie tym, że Polacy robią się porządek. I w ogóle podejrzewam, że tenże polityk na żadnym forum internetowym w Polsce nie miałby tylu słów poparcia, co tam wśród tych tak zwanych zwykłych Niemców, którzy byli wkurzeni, że jakiś redaktor zajmuje się problemami Polski, a nie problemami Niemiec. Wszystko zależy, gdzie się poszuka. Dobrze. Są też porządni Niemcy. To ja tylko powiem, że na liście bestsellerów Spiegla pierwsze miejsce zajmuje Barack Obama, który pisze o sobie i o swoich pierwszych latach w Białym Domu. Jak napisał złośliwie jeden z komentatorów w brytyjskim Spectatorze, Barack Obama głównie cały czas pisze o sobie, aby dopiero potem o reszcie świata. Ale co mi tutaj pani z Barackiem Obamą? Ja tutaj widzę o rzeczy naprawdę ważnej. Odszedł król, prawdziwy król i tam widzę zdjęcie Diego Armando Maradony. Tam po drugiej stronie Szpigla, o tu. No tak, ale to znowu wracamy do komentarzy, ponieważ ten artykuł dotyczący Diego Maradony, on się ukazał właśnie w poprzednim wydaniu Szpigla. I był wtedy tematem czołówkowym. Duże, ładne zdjęcie Maradony na okładce. A teraz po prostu ludzie tutaj piszą komentarze. To jest poważna sprawa i koniec epoki, a nie tam jakiś, tak, jakiś tak. Szczyt Unii. Ile tych szczytów Unii jeszcze było? A Maradona był tylko jeden. Jeszcze wiele szczytów Unii nas czeka. Za każdym szczytem jest kolejny szczyt. Jest to jakieś zakończenie. To był podcast Berliński Espresso, Olga Doleśniak-Harczuk, Antoni Opaliński. Dziękuję bardzo. Pięknie.